Wiesz, aż ci zazdroszczę tego ślubu ze mną. Będziesz sobie siedziała w domu, będziesz odpoczywać przy dzieciach. Wiesz co? Musimy urodzić dużo dzieci, żebyś miała przy czym odpoczywać. Ale Ryśku, ja bym chciała chodzić do pracy. No, pracować tak, no ale po co chodzić? W domu zawsze jakaś robota się znajdzie. Ja na przykład prądu się boję. To możesz naprawiać kontakty. Kocham cię. Te! Je, ja bym się brzydziła takiego chłopaka za rękę trzymać. Szurza, morda, ja pierniczę, ale ryj! O, ty, maleńka, wiesz, ja rozumiem, to może być kwestia gustu, to nie, ale weź ty go zaprowadź gdzieś, żeby mu tę mordę obili, to mu się ta szczurza morda zmieni, kurczę. O, o, oszczędzają bogaci, nam się opłaci, a ty się na mnie nie patrz, ty się na mnie nie patrz, bo jestem estetką, wiesz? Nie? A ja ci, maleńka, powiem, że wiesz, że ty się zastanów, czy ty chcesz, żeby on do końca życia się na ciebie patrzył. Ty, Adzi... Co, lecicie już w takich pięknych okolicznościach fauny i być może flory, a ci gonią gdzieś szurza morda. Ci zrobią? Nie martw się, oni mnie tylko poturbują. A kiedy wrócisz? Ja ci się pozapieram. Ja ci się pozapieram. Nie pozwól się bić. Kłóć się z nim. Cholerne trole. Cześć, Żule! Cześć, Julieta! O, cześć, Julieta. Za co go wzięli? Podpadł prezesowi. Znalazł działający telewizor i się nie przyznał. A prezes już miał antenę. Wyobrażasz sobie, jak się musiał wkurzyć? Szkoda chłopaka. Przecież uratuje go szkarłatny Leon! A idź parę z tym Leonem! To bohater! On nas obroni! Pewnego dnia przepędzi stąd prezesa i da wszystkim po 10 dolarów. Prezesie, jakaś wiadomość. Jaka? Nie wiem, bo tu jest napisane. Uwolnij Sylwestra, bo zobaczysz. Znowu szkarłatny Leon. Hektor, ile ja butelek jeszcze stracę, zanim złapiesz tego psychola? Uwolnij Sylwestra! Nie, musi jeszcze posiedzieć 3 godziny w karcerze. Natychmiast! Nie!
To tak? No to masz! To spok! Nie! Kurwa, to jest normalny terrorysta. Hektor! Wypuścisz Sylwestra półtorej godziny później. Dwie godziny. Dwie i pół godziny później. I dalej mu tam jeszcze porządnie. Na pożegnanie. Richelieu? Ile nam jeszcze zostało do pełnej sumy? $500 to jakieś pół roku zbierania. Pół roku. Psia krew, za pół roku skończę z tymi obdartusami. Spóźniłam się, wiem, na drugi raz będziecie na mnie czekać, dodatkowo przepraszam. Julieto. Aj, zapomniałam, jestem niepoważna. Julieto, podejdź. Sam podejdź. Nie odzywaj się tak do Kolumba. Julieto, wiele lat temu obiecałem twojej matce, że będę się tobą opiekował. Miałeś wtedy 4 latka. Słowo jest słowo. I moim zdaniem dobrze się nami opiekuje. Romuald, a ty jak uważasz? Przepraszam, nie uważałam. Wiesz, Natalia, nie wiem jak ci to powiedzieć, ale bardzo mi się podobasz. Chyba właśnie powiedziałem. Spadaj. Ja jestem Mirosław. Ale koledzy mówią na mnie Newton. A ty, Natalia, jak ty właściwie masz naprawdę na imię? Nabuchodonozor. To Natalia ładniej. Idź, bo przynudzasz. Czekasz na kogoś? Nie na ciebie. A to niespodzianka, ja. Wiesz, Natalia, musimy się zapoznać, bo Jurand powiedział, że będziemy razem. Zjeżdżaj, palancie! Kurde, ale mi nie poszło. Julieta, jak pozmywasz? To posprzątaj, a potem powybieraj piasek z makowca. Jakby przyszedł Newton, to powiedz mu, że jesteśmy w 6. kwadracie. O, idzie nasza dywidenda. A co to jest dywidenda? Nie wiem, ale paskudnie brzmi. Newton, zasada 11. A jest zasada 11? Już jest. Kto się spóźni, a ten nie je. Jak to się mówi? Już po obiedzie. To dajcie chłopakowi zjeść. Ty tam zmywaj. Nie, no dobra, mogę nie jeść. Jeszcze się stawia. Przestań już o ten. Zbieramy się. Chcesz? Zrobiłem dla Natalii, ale jakoś nie było okazji. Newton, dla Natalii? Ty już zdurniałeś dokumentnie. Ty se nie możesz znaleźć porządniejszej dziewczyny. Są przecież dziwki. Ale ten chleb jest twardy. Ale za to pomidory miękkie. O, za to będzie puszka pasztetu pełna do połowy. A można wymienić na jabłka? Można, ale będą całe tylko do połowy. Ludzie stamtąd nie mają serca. Jak można wyrzucać tyle rzeczy? Jakby nie wyrzucali starych, to by nie mogli robić nowych. A oni z tego żyją. Z przerabiania świata na śmieci? Ja to bym chyba nie mógł żyć tam. Ej, Newton, co ty? Przecież ludzie stamtąd mają takie piękne domy. Takich pięknych mężów. Skąd ci przyszło, że ludzie stamtąd mają mężów? No, połowa ludzi ma mężów.
ale im się trudniej cieszyć. Jeżeli ktoś wyrzuca taką miskę, znaczy, że go nie cieszyła. A mnie cieszy. No proszę, nawet taki ładny pierścień kogoś nie cieszył. Śliczny! Klump, on jest chyba ze złota. Nie no, musimy go oddać prezesowi. Dzień dobry. Mamy takie coś. No, ładna sztuka. Dobra, dostaniecie za to dwa chleby, ser i wino. A czy to nie jest więcej warte? Ja tu ustalam ceny! Leon, skąd on się wziął? Śmieci. Leon! Daj mu wycisk! Zbani mu! Leon! Leon! Ale się narobiło. Przepraszamy bardzo. Będziemy już lecieć. Co złego, to nie my. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Newton! Daj mu wycisk! Skop go, jak się przewróci! Wychlastaj mu zęby! Leon! Świat schodzi na psy. Pamiętam, kiedyś to śmietnisko było jak 1/4 tego, co teraz. Ale co to były za śmieci? Społeczeństwo się spauperyzowało. Już nie ma prawdziwych śmieci. Kiedyś to było drewno, marmur, porcelana. A teraz nylon, plastik, nylon. A kiedyś to? A teraz plastik. Jedwab, len. Nylon, plastik, nylon. Trzy i pół pary butów. Ze 20 centów. Na pewno był złoty. Melduję żałośnie, że tak. A wy dopuściliście do tego, że zginął. Musiała go zabrać banda Kolumba. Wiecie, jak ciężko mi was karać. Ale inni patrzą. Mnie też to boli. Chciałbym już przestać, ale może wy macie inne zdanie. Więc odpowiedzcie, tak lub nie. Pytanie brzmi, nie przestawać? Nie. Nie przestawać? Tak! Ciszej tam, do cholery! Durnie. Taki pierścień mógłby już wystarczyć. Hektor!
Kto ci to zrobił? Hektor. To jego podpis. Jakie to szczęście, że nigdy nas nie podkusiło, żeby schować coś przed prezesem. Chyba muszę wam coś powiedzieć. Tak mi było szkoda tego pierścienia, że go zabrałem. Przecież to jest... To jest... No co to jest? Patrzymy się później. Wiesz co, Newton? Ty się poddaj operacji powiększenia głowy. Bo w takiej małej to twoja głupota się nie zmieści. Musimy oddawać ten pierścień prezesowi. Albo zaniesiemy pierścień prezesowi, albo nas zaniosą do prezesa. Dajcie pierścień. Pierścień należy do prezesa. Imieniu ludu stąd zakazuję wam oddawać pierścień prezesowi! A my się boimy! Oj, no bądźcie ludźmi! Po co wam kłopoty? A mnie się przydadzą. Wasza mać. Tak. Wasza mać. Czy ja mam normalną gwardię, czy jakąś bandę przygłupów? Szkarłatny Leon im pomagał. A może ja sam mam za nimi biegać, co? Nie. Będziecie biegać? Czy mam wam dynamit w dupę wsadzić? Ty? Wsadzić. Za późno. Jak mnie znów zawiedziecie, to was Wy syny jedne! Kawy? Prawdziwa? Nie, z żołędzi. To wolę herbatę. Herbata też żołędzi. Tyle, że mniej szkodzi, bo to herbata. Lepiej, żebyście coś mieli, bo jestem w złym humorze. Siedzimy w gównie po uszu. Jak nie znajdziemy dobrej kryjówki, to po nas. Dobra kryjówka jest jak pomidorówka. Czemu? Bo pomidorówka też jest dobra. Uwaga, Natalia! Natalia! Nie podchodź! On się przejęzyczył! Miał na myśli kanalia! Zwariowałeś! Normalnie zwariowałeś! To chciałem tylko zagadać. Do niej! Ta dziwka pracuje dla prezesa. Ona nie jest dziwką, ona ma tylko dziwaczne zajęcie. Jeszcze jej bronisz? To szmata! Ale Jurek powiedział, że będziemy razem. Co? Pewnie pomylił się jak zwykle. Nie, mówił, że nie. Głupi staruch. Nie oglądajcie się. Ona idzie za nami. Rozdzielmy się, spotkamy się w zaułku świerszczy. Natalia, wiesz, jak już idziemy w tę samą stronę, to chodźmy razem.
Głupio tak trochę śledzić kogoś idąc obok. Ale fajnie, że mnie śledzisz. Ja ciebie też kiedyś śledziłem. A dlaczego poszłaś właśnie za mną? No bo... Nie, nie powiem. Nie, no powiedz. Bo ty w gruncie fajny jesteś. Tak? A przystojny też? Szczerze? No. Na pewno szczerze? Tak. To ja już muszę iść. Cześć. Ej, no ale nie pośledziłabyś mnie jeszcze trochę? Jak to się mówi, czas nie guma budzik, nie sanki. A zobaczymy się jeszcze? Może. Jutro o 9:00 w tym samym miejscu. Dobra. Ej, a na pewno już mnie nie śledzisz? A-a. No to do jutra. A kobiety? Kontynuuj. One nie pragną cię takiego, jakim jesteś. Wrażliwy, delikatny, czuły. One cię pragną dla twoich pieniędzy. A czy ja mam pieniądze? Newton jest jak zbóg w kieszeni. Chwila nieuwagi i robi się smród nie do wytrzymania. Perfum się znalazł. Otello ma rację. Na dobra gruty powinniśmy się pozbyć Newtona. Jak z buka. A co to za mamroty pod nosem? Może podzielić się swoimi uwagami ze wszystkimi? Wyrzucasz chłopaka dlatego, że jest sierotą i nic nie mogłeś obiecać jego matce, tak? Nie. Dlatego, że nie przestrzega moich zasad. No ale to nasz przyjaciel. Nie wyrzucajmy go jak z buka. Wyrzućmy go jak przyjaciela. Nie ma co gadać. Głosujmy. Żądam głosowania tajnego. Dobra, tajnie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Przegłosowany. Same literki nic nie narysowali. Gdzie oni są? Chciałbym, żeby już było rano. Nie ma co, może jutro będzie padać. Chłopaki, pada! To tylko przelotne opady. Kolum, a może bym poszła do Juranda po radę, he? Spytać nie zaszkodzi, ale nie ty. Pójdź Otello. Jurand. Mówiłeś, że mam przepić wszystkie oszczędności, bo i tak umrę w czerwcu. No a mamy wrzesień. A oszczędności przepiłeś? No tak. No, niektóre moje przepowiednie sprawdzają się tylko w połowie. No dobra, no ale co ja mam teraz robić? Wyślij kupon Totka z cyframi 5, 8, 12, 22, 37... I 39. I coś wygram? Z pewnością, synu, z pewnością. Dzięki. Jesteś. Wiedziałem, że przyjdziesz. Nie bądź taki pewny siebie. Nie, tylko ja ci wierzę. Mi?
I nie przeszkadza ci to, że pracuję dla prezesa? Przeszkadza. Bo ludzie mówią o tobie, że jesteś szmatą, a ja chciałem, żeby cię lubili. I co? Koledzy pozwolili ci się spotkać ze szmatą? Tak, nie. Nie było ich. Jak to nie było? Tak, jakby byli, tylko że na odwrót. A i zostawili mi kartkę. Mogłabyś mi przeczytać? Newton, nie znasz alfabetu. Alfabet. Nie chcemy cię, nie szukaj nas. Kolumb. PS. Nie jak z Buka. Wygląda na to, że cię wyrolowali. Tylko się nie rozpłacz. Nie. Dam radę. Zostawili mnie, ale przecież mam ciebie. A goń się, frajerze. Wszyscy mnie zostawili. Gdzie ja teraz pójdę? Jakby się człowiek litował nad byle kim, to dawno by go zjedli. Co ja będę jadł? Wszyscy są podli. Dasz palec, to rękę odgryzie. Żadnej pomocnej dłoni. Kurwa, czemu ja się tłumaczę? Przecież mam prawo nienawidzić wszystkich. Czemu ja jestem taka durna? Jasna dupa, i to dla takiego frajera. Newton! Poczekaj! Przepraszam! Odwal się! Nie chcę cię słuchać! Newton! Zachowujesz się jak baba! Od bab to ty się odczep! Jak dupek! Od dupków też się odczep! Newton! I od palantów też się odczep! Co, źle ci ze mną? Nie, jest mi źle, jest mi niedobrze. Nienawidzę ich, rozumiesz? Ale do ciebie nic nie mam. To znaczy, że już będziemy razem? Nie o to mi chodziło. To tak! Jurand, to ja, Otello. Mamy poufną sprawę. Nie mów, sam zgadnę. Chcecie, żebym wam powiedział się pozbyć hemoroidów? Nie! Znaleźliśmy pierścień i teraz szukają nas ludzie prezesa. Carmencita, szukamy ludzi Kolumba. Nic za darmo. Mało. Otello poszedł właśnie do Juranda. Pozbądźcie się tego pierścienia, bo on przyniesie wam zgubę. Zakopcie go pod drzewem i zapomnijcie, które to drzewo. A jak złapią nas ludzie prezesa i będą chcieli pierścień? Nigdy was nie złapią. Dzięki, Juran. Jakby co, to mnie nie widziałeś. Nie musiałeś mi tego mówić. Nie obawiajcie się! Oni was nigdy nie złapią! Ja ci powiem, człowiek nigdy nie jest wolny. Jest prawo, są normy społeczne i moralne, wzorce zachowań. No są, czy nie są? No są. No. I mi na przykład nie wolno śpiewać na ulicy, jeśli nie żebram. Dlaczego? Norma społeczna? Nie, wzorzec zachowań. Co to jest? Beethoven. A to? Mozart. A to? Składanka przebojów rockowych. O.
Natalia, nie ciężko ci samej? Newton, nie będziesz tu mieszkał. Bo ja pierwszy dzień samotny, a już ciężko. Newton, wybij to sobie z głowy. To wypad. Nie musisz tak od razu. Nie, no co ja gadam? Nie, no pewnie, proszę bardzo, rozgość się, siedź do rana! Dziękuję. Boże, gdyby mnie zaprosiła na dłużej, to bym nie uderzyła. Iść czy nie? Iść czy nie? O, lepiej, żeby już było rano. Ja nie jestem taki jak oni, naprawdę. Sam się chciałem do was zgłosić. Takie bajki możesz opowiadać Hektorowi. Nie, Hektor? No, z takimi rzeczami zwracaj się do mnie. Mogę udowodnić. W kieszeni mam kartkę, wyjmij. Miałem to dzisiaj powiesić. Przyjaciół tanio zdradzę, Otello. Oferty składać pod cegłą do 16. Miałem powiesić, ale skoro już się spotkaliśmy, to może dogadamy się osobiście. Wystarczy mi skrzynka żarcia i tego. Natalię bym chciał. Natalię. Niestety za późno na pertraktację. Teraz jesteś nasz. Faktycznie, teraz jestem jakiś nieswój. Co chcecie wiedzieć? Wszystko, rybko. Wszystko. Wypuśćcie mnie, a spełnię twoje trzy życzenia. Jurand! Martwimy się o Otella, bo nie wrócił od ciebie. Nie wiesz, co się z nim stało? Poszedł na kurs angielskiego dla ekonomistów. A nie mylisz się jak zwykle? Na pewno nie. Chyba, że tak. To nowy obraz? Ładny. Ej, wy! Gdzie tu jest toaleta? Nie wiem. My się tym nie interesujemy. Ej! Dzięki za pomoc. Przyjmiecie mnie z powrotem. Zdrowaś, Mario. Sorry.
Zegarek ci chodzi. Zaraz pójdziecie. Ty jesteś normalny? Szukają was trolle, a ty sobie idziesz środkiem ulicy. Niech mnie złapią, komu ja jestem potrzebny? Chyba tylko tym trollom. To są jedyne osoby, które się ucieszą na mój widok. Każdy jest potrzebny sobie. No, mi taki smętny śmieć niepotrzebny. Fajny ten pajacyk, co go zrobiłeś. Mam go gdzieś. Rzeczywiście, masz go gdzieś. Wpadł mi. A potrafiłbyś zrobić świecznik do pokoju? No pewnie. Zrobisz? Zrobię. Dobra. To bierz, co ci potrzebne, a ja do pracy muszę iść. Tylko nie uciekaj, zanim nie wrócę. Będę o 8:00. Chciałbym, żeby już była 8:00. Właściwie to chciałbym, żeby Natalia już wróciła. No to chciałbym, żeby była 10:00. O, jesteś. Jak weszłaś? Nie chciałam, żebyś mnie widział w takim stanie. Co się stało? Upadłam na buty prezesa. Kopnął cię? Niemocno. Takie tam ojcowskie kopnięcie w twarz. Z mojego powodu. Nie, wykręciłam się. Powiedziałam mu, że cię urabiam. Ja muszę już iść. Zwariowałeś? Chcesz, żebym znowu oberwała? Pójdę. Jak sobie coś znajdę, dam ci znać, gdzie się ukryłem. Nie musisz. Wiem, gdzie będziesz. Tu. Hektor, dupa! Słyszeliście? Coś powiedziało? Coś powiedziało Hektor Grubas. Moim zdaniem to powiedziało gruba dupa. Nie, to powiedziało Legia Psy. Chodźmy, mam jeszcze dużo roboty do zrobienia. Ale jaja, słyszeliście? Myślałam, że umrę ze strachu. Czułam jego oddech. Nie przesadzaj, ten jego oddech czuć na parę metrów. Nie gadajcie, bo was widać. Nie wiem, gdzie są teraz. Wypuśćcie mnie, to wam ich znajdę. Ależ z ciebie wredny, zakłamany szczur. Ja? Zakłamany? Tak. I to mi się w tobie podoba.
Będziesz miał zadanie. Używaj mnie. Jestem gotów. Ale brzydkie te slamsy. To zależy. Kanony piękna się zmieniają. Dzisiaj na przykład. Zwykły pisuar na wystawie jest już dziełem sztuki. No i co? Teraz głupio tak nasikać na pisuar, no przecież to profanacja. Niepotrzebne skrupuły. Ja nie leję tylko na obrazy sprzed 1930. Dobrze, że nas nie osikali. Bycie ścianą ma wady. Ale nigdy nie znajdziemy lepszej kryjówki. Ktoś idzie! Tello! Ej! Tutaj! Sztuża mordo, no gdzie ty byłeś? A, zgubiłem coś w trawie, musiałem tego szukać. Długa i nudna historia, kiedyś wam opowiem. Ale kto was tak na szaro zrobił? Kolumb. W ten sposób udajemy, że Hektor nas nie widzi. A, w dechę pomysł. O, nie bardzo. Ile można być ścianą? Nic, tylko stać i się gapić. Kupa ludzi żyje jak ściana. Ukryjmy się tam. Umarłabym ze strachu. Czy ty już prawie umarłaś? A jakby ci Hektor stanął na nodze? A jakby się oparł o ciebie? Jestem za Julietą. A ja za Kolumbem. A ja za Julietą! A pozaziemskie cywilizacje? Jeśli penetrują Ziemię, są na pewno oburzeni naszą ksenofobią. Ja się od tego odcinam. Ja jestem za grupą. Nie będziemy się rozdzielać. A poza tym obiecałem matce Juliet. A musisz być taki słowny? Muszę, muszę. Na przykład twojej matce obiecałem, że cię nigdy nie uderzę. I wiesz, jak mi nieraz ciężko. A kto teraz ma pierścień? Schowałem go. Romuald za bardzo zaczęła się do niego przywiązywać. A gdzie? No mi możesz powiedzieć. Właśnie nie mogę. Właśnie nie mogę. A wiesz dlaczego? Bo zasady są dla wszystkich. A, no zasady. W zasadzie. Czym jest szczęście? No czym? Myślałem, że ty mi powiesz. Myślę.
Ale oni tu mają wszelkiego dobra. Ale wiesz, ale muszą ryć jak dzikie osły, żeby to wszystko mieć. A my sobie odpoczywamy całe życie. Oni odpoczną sobie w niebie. Nie, bez sensu. To dopiero w niebie trzeba wyszarpywać, wygryzać, ryć. Bo co sobie chapiesz w niebie, to masz na wieczność. A ci co? Już nie zabiorą tego ze sobą. A poza tym, jakby człowiek miał wszystko, to gdzie by to postawił? Romuald? No? Nie tęsknisz za naszym tu? Tęsknię. Za krzaczkiem w kafelkach. Dałam mu na imię Fiodor. Za lampą, pierścieniem. Mój skarbuś. Pewnie marznie pod ziemią. Marznie? Gdzie marznie dokładnie? Nie mogę powiedzieć. Kolumb byłby zły, jakby się dowiedział, że za nim szłam. Romuald, jak mi nie powiesz na skarże Kolumbowi, że go śledziłaś? Nie śledziłam go. Nie wiem, gdzie jest pierścień. Romuald, powiedz. Nie wiem, gdzie jest. Nic nie wiem. Nie zwracajcie na siebie uwagi. Pamiętajcie, że oni chodzą bardzo szybko, bardzo szybko. Dobra, chodzą. Dobra, damy sobie radę. Spotykamy się za 2 godziny. Co? Potrafisz dochować tajemnicy? A co? Chodź. Ale co? Co? Widzisz ten śmietnik? No. Wiesz, co jest w środku? Co? Zdziwisz się. Naprawdę się zdziwię? Na pewno. Ratunku! Słyszałeś? Ktoś woła ratunku. Kto? Kobieta. To idziemy zobaczyć? Co ty, kobiety nie widziałeś? Gdzie pierścień? W życiu się tak nie ubawiłam. Mów, gdzie pierścień, albo żegnaj się z życiem! Żegnaj się z życiem! No? Nie powiem! Kurde, długo jej nie ma. Może jej poszukam. Sama się znajdzie, nie, Kolumb? Niech lepiej idzie. Jak chcesz. Chodź.
Ryśku! Ryśku! Widzę, że Julieta już całkiem u nas rządzi. Nie obraź się, Kolumb, ale u nas tu to ty byłeś kimś. A teraz to ty jesteś budyń. To ja, Newton! Szukałem cię! A skąd wiedziałeś, gdzie jesteśmy? Od Natalii. Sztura, morda! To i prezes wie. Ha, ale nie od niej. Natalia była wczoraj w nocy u prezesa. Zgadnij, kogo spotkała. No? Otella. Oj, Newton, weź się prześpi. Julieta? No? Ale już spałem. To idź się umyj. A Romuald zginęła, tak? Wystawił ją. Dobra, od początku. Co widziała Natalia? Natalia poszła do prezesa z chusteczką szkarłatnego Leona. Która to była godzina? W pół do dziesiątej. Chusteczka była dla psa. Omiń to. Dobra, no, w każdym razie pies stracił węch. Kiedy Natalia wychodziła, zobaczyła Otella. Co ty tu robisz? Spytała. Teraz jesteśmy kolegami po fachu. Może wymienimy doświadczenia? I klap. Proszę. I klap. Wolniej, Newton, wolniej. Może wymienimy doświadczenia? I tak będziesz moja. Jak tylko dostarczę pierścień prezesowi. Szczurza morda! A to gnój! Musisz przekonać Kolumba. Będzie trudno. Już ty coś wymyślisz. Kurczę, no nie znalazłam jej. Może by Otello przeszukał jeszcze tę ulicę. Nie, Julieta! Dosyć tej samowolki! Nie będziemy się więcej rozdzielać! Ale to tylko jedna ulica! Posłuchaj, Julieta! Złapałeś Otella! Posłuchaj, Julieta! Zabraniam oddalania się od grupy! Koniowi zabroń! Wracaj tu! Chodź po mnie, pierdoło! Chodź. Pierdoła? No chodź, chodź! Chodź, pierdoło! Chodź, chodź! Kolumb! Nie mogłam mówić przy Otellu! Otello złamał zasady! Proszę cię, wysłuchaj mnie! Bardzo cię proszę, tylko mnie wysłuchaj! Zaklinam cię na pamięć mojej matki! Teraz wracamy do siebie! Tu! Co się tak drapiecie? A co się będziemy szczypać? Cześć, Jurand. Cześć. Jurand, powiedz mi tak szczerze, czy ja i Natalia będziemy kiedyś razem? Ja ci to mówię, nie minie miesiąc, jak weźmiecie ślub. A dzieci? Będziecie mieli czworo dzieci, w tym jedno rudę. Rudę? Dlaczego rudę? Nie pomyliłeś się? Wykluczone. No, chyba, że tak.
Fajny obraz. Ale to mam być ja? To bez sensu. Wiesz co? Odwal się. Ja to tak widzę. Nie szata zdobi człowieka, e? No nie zdobi. Nie da się ukryć. Ani piękne ciało. O, tu bym się nie zgodził. Piękno to jest to, co jest w środku człowieka. Tak? To dlaczego w Playboyu nie drukują zdjęć rentgenowskich? Bo głupi jesteś. Dziesiąta! Gasić światła! Gasić! No! Dupa, dupa! Mani... Newton. Romuald. Hotel. Zmiana. Mam wszystko. Skąd? Nie pytaj. Otello! Tak? Prezes się bardzo niecierpliwi. Prezes jest zły. Dowiedziałeś się, gdzie jest pierścień? Przecież wystawiłem wam Romualda. Romuald nic nie mówi. Dowiedz się, gdzie jest pierścień, zanim prezes będzie bardzo zły szczurza. Szczerze radzę! Wiesz co, Julieta? Martwię się, że spychacz wykopie pierścień. A kiedy zaczną kopać? Pojutrze. Tam, gdzie będzie supermarket? Od zachodniej strony. Jutro przeniosę go gdzie indziej. A zgodzisz się ze mną, że polityka jest brudna? Zależy ci, się zgodzę. Nasze zajęcie też nie jest czyste. I też nas ludzie nie szanują, wiesz? Ale my przynajmniej nikogo nie oszukujemy. O, i teraz mówisz jak polityk. Będzie działać? Żebyś ty miał taką głowę jak ręce. Wiesz, Newton, może ty nie jesteś taki jak ci wszyscy. Skąd u ciebie ta złość do ludzi? Uraz z dzieciństwa. No, ja słucham. To się zdarzyło zaraz po urodzeniu. Ledwo opuściłam łono matki i stanęłam oko w oko z rzeczywistością. Zanim cokolwiek zdążyłam zrobić, zupełnie nagą powiesili mnie za nogi i dostałam klapsa. I to od lekarza. I mama cię nie broniła? Lekarz zabronił jej się ruszać. Lekarze. Próbowałam go później odnaleźć, żeby mu oddać, ale... I stwierdziłam, że nie ma sprawiedliwości. Albo mnie, albo ja. No ale warto żyć zemstą.
Gdzie miejsce na uczucia, na przyjaźń, na miłość? Co tu dużo gadać? Chyba w dupie. A ja lubię ludzi. Wiesz, Newton, jak gdybyś nie był taka dupa, to byłbyś całkiem fajny facet. No, a gdybyś ty nie była taki facet, to byłabyś całkiem fajna dupa. No skrób zapałki. No dobra, skończyłem, dawaj siarkę. Mogę w to? Wal. No, musi się udać. Chciałbym, żeby już było po wszystkim. Już po wszystkim. Ale co tu się stało? Zacznijmy od tego, że Otello zdradził prezesowi, gdzie niby jest pierścień. Padel, no, padel. Łopata. Padel. Właśnie. Padel. A ty co się gapisz? Łopata. Jak mnie znowu zawiedziesz, to ci nogi z dupy do szóstego pokolenia powyrywam. Idziemy! Śpiew! Hej ho, hej ho, dobra, idziemy po Romualda. To się nie uda. Łapią nas jak kaczki. Ja się nie boję. Mak, mak. Newton! Kolumb, ty nie pękaj teraz. Natalia wchodzi pierwsza. Jak coś będzie nie tak, wystawi doniczkę w oknie. Nie ufam jej. Szczurza morda! Poradzimy sobie bez ciebie. Hop. Zabraniam! Żebyś się nie skichał. Bardzo wiadomo. Prezesie, ważna informacja. Stoję za tobą z naładowanym pistoletem. Zróbcie coś nie tak, a prezes zginie! Newton, wiążcie trolle! Robicie straszny błąd. Znajdę was. Wygrzebię spod ziemi, a potem z powrotem zakopię. Stul się. Zwiążcie go i zakneblujcie. Nigdy obdarcie się za jedno! No i ciul. Żyłeś podle i skończyłeś podle. Ten to miał plecy. Julieta! Nie mogłem cię zostawić! Obiecałem twojej matce! No i tak to było. Kurza noga. Czuję się taki niepotrzebny. Nie. Widzę promyczek w ciemnościach. Natalia, Julietta, Newton, winien wam jestem przeprosiny i obiecuję, że was przeproszę w przyszłym tygodniu. Teraz nie mogę, jestem zblokowany. Nie powiedziała mi! Torturowali mnie piórkiem, ja jej niczego nie powiedziałam! Jeszcze nie znasz! Skarbuś! Mój skarbuś! Mój dziad! Mój dziad! I odbiło, ona zginie gdzieś z tym pierścieniem. Spokojnie, mam go przy sobie. Yeah!
pierścień. O, taki wielki. Richelieu! Richelieu! Wystarczy? No, to koniec z tymi obdartusami. Natalia. Kto się śmieje ostatni, ten jest piękny i gładki. Hektor, zostawiam ci ich. Wiesz, co masz robić. Prezesie, po co męczyć Hektora? Każ ich związać, niech zdechną tutaj z głodu. Kolumb, czy przed śmiercią z głodu będziemy atrakcyjnie szczupli? Ha? Bym chciała. Będzie, dziewczyno. Dzień dobry. Podsłabiłem żuki. Nie teraz. Nie są. Natalię bym chciał. Prezes mi obiecał. Hektor! A Richelieu mnie bije! Nie wpieprzaj mi się w kompetencje! Trzeba zawołać. Żegnajcie, rudasy. Już się nie zobaczymy. Wybieram się w lepszy świat, gdzie nie ma pieprzonych bohaterów i gdzie wszyscy są przekupni. Jedźcie, wędrowcy, śmiało! Tam, gdzie zmierzacie, czeka was wspaniała przyszłość! Jak ona mogła tak zrobić? Jak ja mogłam uwierzyć tej Natalii? Co ja mogłem? No co ja mogłem? Uwolnij ich, bo pożałujesz! To tak? No to masz! Halo, jest tam kto? Panna Kolumba z narażeniem życia przepędziła stąd prezesa! Miejscowy maniak przypadkowo ratuje bohatera! Polska reprezentacja wygrała z Mongolią! Dzięki wam, bodaj by nigdy nie wrócił. Szczurza morda, ale ty masz ryj! 8, 12. Jak
Podobno tam prezes otworzył kasyno. Nie, agencję sprzedaży obnoszą. Skąd? Kasety i płyty, wiecie jak ściera? Romualdzie, zapraszamy cię na kolację. Nie wiem, czy zjem czwartą. Co się stało? Co się dzieje? Co się stało? Co się dzieje? Co się stało? Co się stało? Leon, jesteś super! Uratowałeś naszych bohaterów! Daj mi wreszcie spokój! Spierdalaj. Natalia? Przepraszam, że tak wyglądało, ale to był jedyny sposób, żeby pozbyć się prezesa. Odejdź stąd. Czego tu jeszcze szukasz? Wróciłam, żeby was uwolnić. Powie mi ktoś, czy nie? Więcej się nie dam oszukać. I nie mów do mnie! Newton, nie oszukałam cię. Nie mogłam ci wszystkiego powiedzieć, bo byś coś zepsuł. Nie wiem, czy zjem piątą. Newton, ja chcę być z tobą. Już mnie więcej nie oszukasz. Newton, kocham cię! Nie słyszę cię, nie słyszę! Co? Kochasz mnie? O matko, co ja gadam? Ej, słyszałem cię! Nie udawaj! Sakanek, nie trzeba, daj, dzięki, daj. No jejku. Dzięki. A co? Na rocznicę znajdę wam antenę. Ale nie trzeba było, daj, naprawdę. Daj, nie trzeba. Sprawdziło się. Ja to przepowiedziałem. Te filmy to fikcja. Autentyczna fikcja. To jest do niczego. Bo w filmach powinno się pokazywać życie. Takie, jakie jest. A co się pokazuje? Scenariusze. O właśnie. Szczęście, tak myślę, to kiedy człowiek ma wszystko, czego zapragnie. Tak ja bym miał willę, jacht, samochód, co tydzień nową kobietę, to ja bym był szczęśliwy. Nie wydziwiaj. Gdybyś miał dwa wina, to byłbyś szczęśliwy. No, chyba że dwa wina. Knock on